Shadow of the Tomb Raider to jest gra, która pojawiła się na wszystkie nowoczesne platformy Xbox One. Graliśmy na One X-ie, PlayStation 4, na PC-tach również. No, na Switchu nie ma, niestety, szkoda. Myślę, żeby się świetnie sprawdziła ta gra na Switcha, no bo tam jest tak dużo do robienia, że myślę, że właśnie takie drobne partyjki na przykład. I wyglądałaby jak na Nintendo 64. Nie aż tak... A może? Chociaż z drugiej strony. No właśnie, no właśnie. Crystal Dynamics znowu sobie dłubało nad tą grą i zrobili to naprawdę świetnie. Eidos jest wydawcą. No i Cenega Polska dostarczyła nam grę do recenzji. Tak jak wspomniałem, graliśmy na Xboxie One X. To jest o tyle ważne, ponieważ gra jest rozszerzona. Ma tryb HDR, ma 4K, ma 60 klatek na sekundę w 1080p, czyli w Full HD. No i do tego obsługuje fenomenalny dźwięk Dolby Atmos. Ja jeszcze raz to podkreślę, bo jestem po prostu wbity w fotel, jak słyszę, jak brzmi nowy Tomb Raider. Mamy akcję, która rozgrywa się dwa miesiące po tym, co działo się w Rise of the Tomb Raider. Przypomnijmy, że mamy tutaj taką nową trylogię Tomb Raidera. Pierwsza część pojawiła się w 2013 roku, nazywała się po prostu Tomb Raider. Później Rise of the Tomb Raider, który przez rok lub półtorej był ekskluzywem dla Xboxa One. Później pojawił się na wszystkie platformy. No i teraz na PlayStation 4 w rozszerzonej wersji. Tak jest. 20-lecia coś takiego. Dokładnie tak to wygląda. Natomiast teraz Shadow of the Tomb Raider, gra, na którą, i tutaj niespodzianka, mimo że jestem fanem poprzednich dwóch części, nie czekałem, bo zastanawiałem się, co oni mogą zrobić takiego, żeby mnie to totalnie powaliło. Ale kiedy odpaliłem grę, nagle poczułem ciarki na rękach i okazało się, że twórcy nie musieli robić nic, bo wystarczyło dać mi kolejnego Tomb Raidera. I myślę, że wiele osób się zastanawia nad tym i mówi, czy jest dużo zmian, czy są jakieś nowe elementy. Jest ich kilka, są to zmiany bardzo często kosmetyczne i niewielkie, ale ja chciałem po prostu więcej Tomb Raidera, ponieważ dosyć niedawno przechodziłem Rise of the Tomb Raider, to miałem wrażenie, jakbym po prostu grał dalej. No i bardzo dobrze. Dwa miesiące po zamieszaniu w Rise of the Tomb Raider okazuje się, że bardzo zdeterminowana Lara Croft pojawia się w Meksyku i w Peru. No i mamy do czynienia z końcem świata, z kataklizmem, który teoretycznie wywołuje Lara Croft już na samym początku gry i ona się czuje strasznie winna, jak Agnieszka Chylińska w piosence, winna. Natomiast nie do końca mi się wydaje, czy rzeczywiście to ona za wszystkim stoi, nie będę wam tutaj spoilował i zdradzał wszystkich szczegółów, natomiast to my biegniemy za artefaktem, to my jesteśmy tak głupio uparci, że chcemy być przed trójcą, którą poznaliśmy już w poprzednich grach. Możecie zresztą całe podsumowanie obejrzeć na YouTubie. Zdradzi wam pierwsze dwie części totalnie, ale można sobie to przypomnieć. No, ale ta jedynka tak naprawdę nie jest chyba jakoś bardzo fabularnie powiązana. Natomiast tak nam ładnie trochę opowiedziałeś o tej fabule w wielkim telegraficznym skrócie. Natomiast ja, jako osoba, która jeszcze nie grała w Tomb Raidera, ale grała w poprzedniej części, chciałem cię zapytać, czy wątek fabularny w najnowszej części jest tym, na co warto zwrócić uwagę, czy raczej to jest po prostu taki sobie wątek, który gdzieś tam sobie leci, żeby ciągnąć tę grę do przodu, jak to było w Rise? Masz podwójnie rację, bo z jednej strony właśnie jest po to, żeby nas ciągnąć do przodu, ale z drugiej strony, kiedy ja sobie powiedziałem, nie mając zbyt dużego czasu, zbyt dużej ilości czasu na granie, przejdę tylko główny wątek, a potem oddaję grę dalej chłopakom do recenzowania, zatrzymałem się na samym początku, bo chciałem zebrać wszystko. Chciałem być wszędzie. Chciałem eksplorować tę piękną dżunglę. Chciałem dowiedzieć się więcej. Chciałem skorzystać chociażby z imersji kulturowej, którą możemy sobie włączyć w opcjach. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Możemy włączyć imersję kulturową, dzięki której postacie będą mówić w ojczystym języku. Mamy napisy po polsku. Możemy włączyć kolory tych napisów, czyli wiemy tak naprawdę, jaki jest podział na role. Ale to też dosyć dziwnie brzmi, bo jest pełne, piękne spolszczenie tej gry. Przepiękne. Bardzo mi się ono podoba. Włączyłem jednak język angielski, ponieważ a, lubię mieć kontakt z językiem angielskim i b, skoro są napisy, to po co przepłacać, można powiedzieć. No to już lepiej włączyć ten język angielski i sobie po prostu czytać napisy. I wtedy to już w ogóle dziwnie brzmi, bo macie niezły mętlik, nie nazwałbym tego w ogóle imersją kulturową, a językowy kogiel-mogiel. Lara mówiąca po angielsku, ty to czytasz po polsku i dostajesz odpowiedź w języku, którym tam się posługują. Ja nie wiem, czy to jest meksykański, czy peruwiański. Na tyle jestem głupi, że nie wiem. Chyba hiszpański. Hiszpański generalnie, nie? Jakoś tak, coś w tę stronę. Ja tu nie jestem może językoznawcą, ale... Ale brzmi jak hiszpański. Dokładnie. Więc dostajecie odpowiedź właśnie w tym języku i to już jest niezły galimatias. To jest tak jak... Czasami są takie na TVN-ie robione wywiady, gdzie ktoś pyta po polsku, jest odpowiedź po angielsku, a my wszyscy rozumiemy.
Albo jak, o, Wojtek Cejrowski, pan Wojciech Cejrowski wchodzi do chatki jakiegoś Indianina i mówi, a co ty tu robisz, Indianinie? I on, agele, hegele, megele, gegele, gegele. Rzeczywiście! I rozumiecie, to mniej więcej tak wygląda. I to jest dziwne, ale fajnie, że jest taka opcja. Już nam poopowiadałeś trochę o tych wszystkich feature'ach, trochę zabawnych i nie to opowiedz nam trochę o mechanice. Mechanika jest piękna. Lara to Rambo. Bez dwóch zdań. Możecie naprawdę chodzić i zabijać, ale to też cichy Rambo, więc bardziej sam Fisher. Lara może wziąć błoto, nałożyć na siebie, wskoczyć w ring i bawić się z innymi dziewczynami. Nie, nie. To tylko nasza chora wyobraźnia. Nałożyć na siebie, stanąć w zabłoconej ścianie i gdy nie opodal przechodzi sobie jakiś zabijaka z trójcy, ona chyć go dziobnie w serce i znika. Bardzo fajne jest tak naprawdę granie właśnie jako Lara z ukrycia, gdzie możemy robić niesamowite zabójstwa właśnie i usuwanie, no nie, to są zabójstwa, nie będę tutaj politycznie ułagadzał tego, co ona robi, ona zabija tych przeciwników, po prostu wbija im strzałę w serce i wiesza po prostu na tej strzale, na drzewie, tak to wygląda. Robi to w sposób niezwykle kunsztowny i mnóstwo animacji zostało stworzonych właśnie po to, dlatego też bardzo ładna jest mimika twarzy nawet przeciwników. Zwrócono na to uwagę, bo z bliska widzimy bardzo często, jak oni cierpią. No ale cóż, w końcu spotkali Larę Croft, a z nią się raczej nie zadziera. Więc sama mechanika wygląda właśnie w ten sposób, jeżeli chodzi o walkę, a gra mocno stawia tym razem na walkę. Ale właśnie tę walkę z ukrycia i to mi się strasznie podobało. Głównie używałem łuku, bo w każdej części używam łuku, bo jest najbardziej rajcowne. No bo nowa Lara to jest tak naprawdę Lara łuczniczka. Już tak. Nie używa pistoletu, tylko używa znaczy, głównie łuku. Może używać pistoletów, jak najbardziej. I to mi się też podoba, że mamy dostęp do nich bardzo szybko, bo już na samym początku znajdujemy dwie giwery, nie ma jakiegoś takiego, że musimy kolejną giwerę znaleźć i kolejną. Znaczy jest coś takiego, ale mamy od razu do tego dostęp. Czy też sugerujesz, że to jest pierwszy z nowych Tomb Raiderów, który tak naprawdę nie opiera się na polowaniu, na craftingu, na... Chociaż trochę wspominałeś o tym, na zbieraniu wszystkiego, czy jednak dalej tak jest, że, nie wiem, upoluj niedźwiedzia, żeby sobie tam zrobić plecacze. Jest dokładnie tak samo, tyle tylko, że teraz to jest tak, że przechodząc upolujesz sobie niedźwiedzia, przechodząc pozbierasz jakieś rzeczy. Tam przypadkiem upolujesz sobie niedźwiedzia, znaczy, rozumiem. Robisz to po drodze, że tak to ujmę. W jedynce to naprawdę czułeś survival, naprawdę się rozbiłeś na wyspie, nie miałeś prawie kontaktu z nikim i musiałeś zabić jelenia, żeby zjeść jelenia i czułeś, że będzie ci zimno i musiałeś tą skórę jakoś pozyskać. Tutaj zupełnie tak nie ma, historia pchana w zupełnie inną stronę, więc ten survival nie jest aż tak, w ogóle nie jest zauważalny, natomiast, i to polowanie też nie jest jakoś konieczne. Natomiast bardzo fajne jest to, że tutaj mamy taki rozkrok pomiędzy starymi Tomb Raiderami a nowymi, bo mamy pamiętne miejscówki, które, pamiętne w sensie takie, które zapamiętamy na dłużej, mamy takie, w których nie będziemy za długo, a są niesamowicie wykonane. Mamy rewelacyjne grobowce, bardzo trudne czasami, znaczy może nie bardzo trudne, ale przemyślane i ciekawie zrobione zagadki, które naprawdę zrobią tak, że będziesz się przez chwilę zastanawiał i powiesz, okej, zrobiłem już wszystko, co teraz. Fajne jest też to, że mamy taki tryb trudności najwyższy na przykład, gdzie nie ma żadnej podpowiedzi, to znaczy wiesz, w Tomb Raiderze było tak, że była takie białe mazaje farby, że na przykład w to możesz strzelić. Skoczyć. Albo tam możesz skoczyć. Możesz to wyłączyć. Możesz wyłączyć taki instynkt też swój. Może tego nie być i to jest fajne. Wprowadzono także zupełnie nowe takie elementy, zioła, coś w tym stylu, że możesz z tego skorzystać. Już naprawdę wchodzimy dzisiaj na niebezpiecznie tutaj, na niebezpieczne tematy. Ale słuchaj, kiedy Lara używa właśnie tych niektórych dopalaczy, no, może to w ogóle najgorzej teraz powiedziałem, co mogłem, niech będzie. Nie, jak używa tych ziół, używa tych elementów, wyostrza jej się na przykład zmysł, pojawia się taki filtr jak na Instagramie, wyostrza jej się zmysł i na przykład zaczyna zauważać zwierzęta, więc kiedy chcesz polować, możesz z tego skorzystać. To są środem jak w Far Cry 3, tak? Tak, 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 rzeczywiście. I możesz wyłączyć część elementów, w sensie, że możesz za pomocą właśnie tych nowych możliwości, umiejętności widzieć rzeczy i zakryć inne rzeczy, że tak to ujmę. I to jest naprawdę spoko, przez początek tak jest niezły chaos i się trochę z tego nie korzysta, a potem nagle okazuje się, o, dzięki temu jest fajniej, jest przyjemniej. Jest mnóstwo elementów podwodnych, które mogą być dla kogoś frustrujące. Mi się całkiem podobały, aczkolwiek wprowadzenie tam stworów wodnych, piranii i po prostu takich, w sumie nie wiem, czy to nie była barakuda, które potrafił was zjeść, I umieracie? To jest dziwne. Są natomiast oczka z powietrzem, gdzie podchodzisz, oddychasz i Lara płynie dalej. Dlatego rozumiem ludzi, którzy byli sfrustrowani, bo nie tego oczekiwali. Oczekiwali skakania i strzelania, a dostali jeszcze pływanie. No chyba za dużo. To, co jest najpiękniejsze w Tomb Raiderze, Shadow of the Tomb Raider, to przede wszystkim przepiękna dżungla. Mimo wszystko to nie jest otwarty świat, pamiętajcie, to mamy bardzo szerokie korytarze, ale jest co zwiedzać i to mi się bardzo podoba.
Może być frustrujące to, że czasem musimy dojść do jakiegoś grobowca bardzo długo, albo po prostu długo, i okazuje się, że twój nóż to nóż, ale to nie jest taki nóż, który otwiera ten grobowiec. No i musisz go ulepszyć. Typowo Metroidvania w przypadku Larry. To jest akurat słabe niestety, no ale, trzeba to przeżyć. Ja wiem. Mi się na przykład w poprzedniej części to podobało, ja bym tego nie uznał. Ja nie ukrywam, że fajne jest to, że na przykład musimy w miasteczku porozmawiać z wieloma ludźmi, żeby dowiedzieć się o niektórych skarbach. I oni mówią, że kiedyś tutaj coś zatonęło, ale kto to pamięta? Kiedyś to było. Tak, może moja babka to pamięta. Idziesz do tej babki i rzeczywiście ta babka mówi, że tam to zatonęło, ale to podobno złoty posążek, który wcale nie był ze złota. A ty tam nurkujesz i on nie był ze złota. No i właśnie takich rzeczy możesz się dowiedzieć i to mi się strasznie podoba w tej grze, bo troszeczkę otwiera nas na nowe pole wykorzystania nowych mechanik też troszeczkę, no może z tymi mechanikami to przesadziłem. Ta gra jest po prostu bardzo dobra. A przejdź może jeszcze trochę, bo już tak widzę, dążysz do podsumowania, ale nie powiedziałeś tak naprawdę, poza tym, że dżungla świetnie wygląda, na mało grafice, bo to jest chyba istotny element, jasne, bo Lara była reklamowana na pokazie NVIDII, na RTX-ie i ponoć nie działała trochę tak jak powinna działać. I jak to działa, bo grałeś na Xboxie One X, tak, czyli dla teoretycznie najmocniejszej konsoli na rynku. To chciałem cię zapytać ogólnie o jak wygląda, no i przede wszystkim jak działa. Dla mnie działa świetnie. Przede wszystkim nie ładuje się długo, w odróżnieniu od Rise of the Tomb Raider. Tutaj loadingi są naprawdę krótkie i później mamy no ten półotwarty świat, że tak to ujmę, już do swojej dyspozycji. Do tego zawsze wybieram grafikę, ze względu na to, że nie mam telewizora 4K, wybieram grafikę, która jednak stawia na płynność, bo jak odpalisz w 30 klatkach, to jest spoko, ale jak odpalisz w 60 i zmienisz na 30, no to nie dasz rady. Masz wrażenie, że coś się popsuło. I ta gra rzeczywiście w 60 klatkach wygląda obłędnie pięknie. Do tego grafika jest bardzo szczegółowa, no może poza trawą jest po prostu dziwna, ale mamy dużo elementów, w których możemy się też schować, dużo elementów do wykorzystania. Będziemy czasem działać właśnie z błotnych ścian, czasem z wysokiej trawy, krzaków, czasem będziemy skakać z drzewa, żeby wyeliminować oponenta. I to mi się strasznie podoba. Mamy zróżnicowane jaskinie, zróżnicowane grobowce, czasem bardzo ciasne i klaustrofobiczne, ale to powoduje, że naprawdę, ja tak mam, że kiedy wskakuję do wody w grze, zatrzymuję oddech. Nie wiem, też tak robisz? Nie, czasem zdecydowanie zauważyłem nie. To po sobie, że tak robię. I trzymam i sprawdzam, czy wytrzymam. No i nie wytrzymuję. Imersja w tobie jest wywołana. Imersja bardzo kulturowa. Więc gra wygląda naprawdę świetnie i ostatnio mam w ogóle taką fazę na retro i jak odpalam sobie taką grę, to sobie myślę, nie, to już w ogóle nie chcę retro. To jest coś pięknego. I ta gra przede wszystkim jeszcze brzmi świetnie. Raz tylko przypomnę, że na Xboxie One S i X obsługuje Dolby Atmos, czyli mamy dźwięk taki kopułowy, przestrzenny, gdzie, a że w tej dżungli wszystko odbywa się nad nami, w sensie całe życie. Słyszymy szympansa nad nami, ptaki przelatujące i to dosłownie wydobywa się dzięki temu systemowi z miejsc, których nie macie w domu głośników i to jest fenomenalne. Więcej na ten temat mówiliśmy w poprzedniej audycji, polecam bardzo serdecznie. Ode mnie to jest mocna dziewiątka, bo to jest kolejny Tomb Raider. Jeżeli oczekujecie zmian, jeżeli oczekujecie czegoś jeszcze więcej niesamowitości, nie powiem, że to dostaniecie od nowego Shadow of the Tomb Raider. Dostaniecie po prostu kolejnego Tomb Raidera. I to nie jest też kalka po Uncharted, aczkolwiek mam czasem wrażenie, że Lara już przeżywa prawie tyle, co Nathan Drake, bo Nathan Drake już przeżył wszystko. Nathan Drake już został seryjnym zabójcą. Ale on już został zabity 100 tysięcy razy i uciekł i mimo wszystko dalej żyje. Tu trochę jest tak w Tomb Raiderze, aczkolwiek no cały czas Lara pozostaje sobą, dlatego 9 na 10 ode mnie, ta gra jest po prostu świetna do zagrania, spróbujcie, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Shadow of the Tomb Raider i taką możliwość, wygramy na maksa. Krzysiek, daję ci płytę i grasz.